Jak sorów generała Skokowskiego 105 pożar w stajni. Więcej... Wywołanie ogólne, wywołanie ogólne. Stanisław Paweł za, Paweł Roman Jadwiga, proszę Holi. Czekamy, zaraz będzie reszta. Prawidłowo. 100 km na autostradę A2. Jadąc w stronę Poznania po lewej stronie. 417 km autostrady A2. Ze zgłaszającym trakt na linii, poczekaj. Czy nie potrzebujemy więcej sił i środków? W tej chwili rozmawiam ze zgłaszającym, za chwilę. Co później? Kutrzewy, na ulicę Kutrzewy w Jaktorowie się kierować. Pożar w stajni. 13, jak mnie zrozumiałeś? Jeszcze raz powtórz. Na... Ulicę Kutrzewy się kierujcie, Kutrzewy, jak z Jaktorów, ulica Kutrzewy, to jest pożar w stajni, zagrożony jest budynek domu. Kutrzewy, 16 słyszał? Słyszałem, ale wcześniej mówiła... 5888449.00 Jaktorów. Zgłaszam się. Wyjechaliście CBA, bo mam też kierowcę i ratowników? Jak masz obsadę, wyjedź dwoma. Dwoma. Wyjeżdżasz teraz, rozumiem. Tam to jest adres Kutrzewy, tak? Jak to Kolonia. A kierujcie się na ulicę Kutrzewy, to jest w pobliżu tego Skokowskiego 105, ale ten adres prawdopodobnie jest błędny. Nie wchodzi taki adres. Taką informację z CPR-u uzyskałem, a kontaktowałem się ze zgłaszającego, zgłaszającą na generała Kutrzewy. Tam jest widoczne już zadymienie duże, więc nie możecie tego nie przeoczyć. Zrozumiałem. Zróbcie tak rozpoznanie, żebyśmy mogli zgromadzić jak najwięcej sił i środków przy tym budynku. Jak torów, jeżeli wam tu coś mówi, to jest dawna stajnia Wasyla. Duże rozumienie widoczne jest na roku. Chyba w kierunku Baranowa, prawda? Tak, prawidłowo, jak to rozbrano na tej trasie, po lewej stronie. Zrozumieliśmy. Siedla Międzyborowa, wyjeźdź GCBA, jak torów Kolonia, generała Kutrzewy, tam na pożar w stajni jest, zagrożone budynki mieszkalne, jak zrozumiałeś? To jest korespondencja nieczytelna. Ode mnie 25 będzie miał siły i środki wystarczające. Nie tego pożaru. Jaktorowa. Jaktorów 60 na miejscu. Sytuacja następująca. Budynek stoi w całych płomieniach. Poproszę o miejsce, ogień mocno rozwinięty, nie wiem nawet, czy w tej chwili budynek nie jest zagrożony. 998 dla jak to...
Nestorowa 60, posłuchaj, jedzie 3 GTBA plus jeszcze GBA ode mnie. Jakaś sytuacja odnośnie mieszkańców tego budynku. Ogłaszam się zabezpieczenie gotowości bojowej. Aktorów zwrócić uwagę na instalację elektryczną. Odłączyć prąd. Odłączyć prąd. Miałem. Na miejscu. Miałem. 998 dla aktorów 60. Zrozumiałem. Powiedz mi, czy będzie potrzebny podnośnik jeszcze do tego. 998 wchodzi z lagerniska 00, pełna obsada. Trzymajcie również. Zgłaszam się. Reaktorów Kolonia, Kutrzewy. Przyjem prawidłowo, chyba że chcesz, że pojechać, pojedziemy SH i ciężki do tego w razie potrzeby. I jedzie podnośnik. Jedźcie GTBA, jak macie pełną obsadę. Prawidłowo za 2 minutki, za nawet minutę zgłoszę ci wyjazd. GTBA wyjedźcie. Grodzic 70, posłuchaj, ile was w ogóle osób tam jest teraz u was w strażnicy? Niech jedna osoba zostanie na podnośnik, jeżeli jest taka możliwość. Przyjąłem, dzięki. Przyjąłem samego kierowcę na SH18, jak to zrozumiałeś? Zrozumiałem, nie zostanie na zabezpieczeniu na SH18. 18 zabezpieczenie, GTBA 71, w obsadzie 5 osób, wszyscy po przeszkoleniach, udajemy się jak torów, Kolonia, Skokowskiego 105, tak? Taki mam adres rewizji. Taki jest adres, udawaj się na kierunku Kutrzeby, generała Kutrzeby. Generała Kutrzeby, przyjąłem 5 osób, udaję się. 441-53, jak to ruch Kolonia, Kutrzeby. Rozumiałem. 13, wy dotarliście na miejsce? 13 dla Grodzic 998. Dotarliście na miejsce? Czekać w remizie. Słuchaj, gdzieś w okolicach Jaktorowa Grodzisk ma duży pożar. Gdzie masz zadysponowane pogotowie energetyczne? Sprawdzają, jak uległo spaleniu, to i tak muszą być na miejscu. Czyli działacie w obronie, tak? Zrozumiałem. Siły i środki, powiedz mi, jakie są tam na miejscu. Potrzebne, dodatkowe. Czekamy w koszarach. 13, posłuchaj, jedzie od nas SH40. 13. Prawidłowo. Z drabiną możecie się udać. SD27. Przyjąłem. Zostańcie w koszarach tą drabiną. Na zabezpieczeniu 63. Taką informację uzyskałem od kadera z Jaktorowa, albo ja się źle zrozumiałem, bo to jest słabo korespondencja. W koszarach. Ulicę Zieloną, tam prawdopodobnie jakieś torfowisko się pali. To
można się prowadzić pan za 02? Proszę, 02. 441-92 z 11 zajęte to miejsce. Zrozumiałem. Czy tam od torów zajedziecie? I szukać pożaru. Godzin 71, już tam dotarłeś na miejsce? Właśnie, to jest pojedyncze potrzeby. Rozumiałem, tam wywołaj sobie dowódcę, żeby cię powiedział, gdzie masz się ustawić w razie czego. Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, murowany, w wyniku promieniowania cieplnego uległ napaleniu, już nie jest zagrożony, całemu spaleniu uległa stajnia, tak? Jakie wymiary tej stajni, czy zwierzęta były wewnątrz? Posłuchaj, jaki dokładny adres miejsca zdarzenia? Dokładny adres miejsca zdarzenia. Najszybciej. Czekać tutaj w koszarach w Jastrowie, czy już się mamy rozwijać?
Tam na miejscu nie będziecie na pewno potrzebni, więc no kwestia waszej woli. Okej, okay, to rozchodzimy się bez odbioru. Przyjąłem. Potrzebni, bo tam już dogaszają siły, środki wystarczające. Kader mi potwierdził, że ma, także możecie się rozchodzić. 9-10, można być z kadru 0. Zgłaszam się. Tutaj mam 4 osoby po szkoleniach. Przyjąłem. Po zatankowaniu wrzucić ubrania na owady i pojedziecie na harcisko. Przed przyjazdem JO najemca sam usiłował ograniczyć pożar i doznał skręcenia kostki, tak? Ale we własnym zakresie uda się na tor. Po zaopatrzeniu na miejscu przez ratowników w wymiarze KPP, tak? Jeżeli będzie trzeba podmianę, to jedynie moje zastępy, które są w zabezpieczeniu z OSP na tą chwilę, mogłyby podjechać, a ktoś by musiał wrócić na przywrócenie tak jakby gotowości swojej. Zgłoś do 74 Księżyce. Zgłaszam się, widzę, że jesteś u mnie na miejscu w koszarach. Ci potrzebny samochód, który ma możliwość doładowania butli z powietrzem, tak? Kierowca 33 uda się do reaktorów Polonia w celu dopełnienia butli z powietrzem. Nie udaje. Tam czy tam kierowca? Tylko z uprawnieniami do napełniania zbiorników. Osoba z uprawnieniami, a zostanie jeszcze 7 osób, z tym 4 kierowców. Kierowałem. Głoś mi wyjazd. On ma tam na sobie zamontowany system do napełniania zbiorników przenośnych. Jak mnie zrozumiałeś? Zrozumiałem. Dwa odcinki bojowe. Czy potrzebujecie kanał ratowniczo-gaśniczy na czas tych działań? Zrozumiałem. Zrozumiałem. Zadzwoń do mnie jak możesz.
trzy. Na miejscu, udaje się do dowódcy. Prawidłowo, 11 sobie wywołają, dowodzi na miejscu. On ci pokieruje, gdzie się ustawić. Na wzorze. Rzeczywiście jest wpisany. To mijaliście ten hotel? Tutaj się GLBM-em. Najlepiej w obsadzie sześcioosobowej. Trzeba tam wesprzeć działania zastępów siłą przy pożarze w Jaktorowie Kolonii. Jak to zrozumiałeś? Prawidłowo, 5 minut wyjeżdżam. Zrozumiałem. Ilu będziesz miał ludzi, tak orientacyjnie? Komplet. GLBM-em wyjedziesz, tak? Fordem. Wyjedźcie Fordem, ponieważ tam nie jest potrzebny już sprzęt i woda, tylko jest potrzebna siła ludzka. Przyjął prawidłowo. Czekam, aż mi zgłosisz wyjazd. Jaktorów, zastęp, który jest odesłany do koszar, zgłaszaj mi, jak już będziesz odjeżdżał z miejsca. Jaktorów 60. 65 zagrodzić 998. 98. Posłuchaj, potrzebujemy wsparcia siłą przy działaniach do gaszaniu pożarów jaktorów Kolonia. Kokoskiego 107A, jak mnie zrozumiałeś? Jednym wyjedź. Mikrobusem Renówką, 55. Że tam jest potrzebna podmiana ratowników, a nie woda. Tam już jest, trwa dogaszanie i tam jest potrzeba ratowników. Rotacji. W jakiej obsadzie będziesz jechał tym Renówką? Zgłaszam się. Zgłaszam. 5 osób 51. Skokowskiego 107A. Zgłaszam się. Informacje skania wraca. Się międzyborów, zgłoś się na grodzi 998. W jakiej obsadzie wyjeżdża 68? Obsadzam się, że lepiej jakby pojechało przynajmniej 4 osoby, 2 roty. Jak zrozumiałeś 68? Prawidłowo. 65 międzyborów dla grodzi 998. 58-51 Baranów. Zgłaszam się. Na miejscu daje mi się do dowódcy w celu przydzielenia działań. Prawidłowo. Ile masz osób w obsadzie, jeszcze mi powiedz? Jak u ciebie sytuacja?
65, goście dla Grodzi 998. Torów 60 dla Grodzi 998. Miałem jak torów 60, bo miałem informację, że jest odesłany do koszar, czy oni wyjechali już z miejsca działań i udają się do koszar do siebie, czy są jeszcze, prowadzą działania, nie wiem. Przymioty? Zorganizowany przez tego najemcę i będzie wam pomagał po prostu tą nagromadzone te szczątki biologiczne przewracać, żeby przelać. Rozumiałem, czyli po prostu zwierzęta będą zabezpieczone przez właściciela przy pomocy sąsiadów. 998-11, rozumiałem. Powiedz mi, czy jeszcze będziesz potrzebował dodatkowych osób, które są na podmianę, bo tam wysłałem ci 55 5 osób i 51 również 5 osób. Trzeci do ciebie dotarł, już masz zabezpieczone w powietrze, tak? Sytuację. Wojsk dla K55. Zgłaszam się. Na miejscu udajemy się do dowódcy. Potrzebuję od ciebie dane.
teraz. Dzień do mnie. Zrozumiałem. 00 dla Grodzi 998. Odbiorzy Grodzi 00. Już się przyszykuje 3 osoby do wyjazdu waszym SH18, a ty zadzwoń do mnie od razu. Przyjąłem. 80 dla Grodzi 998. Wyjeżdżacie pod wskazany adres? Tak, prawidłowo wyjeżdżam. Zastęp 3 osobowy. Prawidłowo. Na cicho tam podjechać. Przyjąłem, jedziemy na cicho, nie alarmowo.